Proszę Państwa, dajmy teraz upust interaktywności i przejdę do pytań, jakie tu Państwo w wielkiej liczbie mi nadesłali. I od razu, żeby nie tracić czasu, to od razu przechodzę do pierwszego. Pan Roman Rupowski pisze tak. Panie Stanisławie, proszę o opinię odnośnie 11 września. Zapewne ma Pan wyrobione zdanie na ten temat, a nigdzie nie słyszeliśmy, przynajmniej ja nie słyszałem, aby się Pan o tym wypowiadał, co stało się tak naprawdę 11 września 2001 roku. To sformułowanie tak naprawdę świadczy o tym, że autor pytania, pan Roman Rupowski, nie wierzy w oficjalną wersję. No ja, będąc w Stanach Zjednoczonych, słyszałem takie mnóstwo teorii spiskowych na ten temat, że wydaje mi się, że tutaj być może taki wysyp teorii spiskowych świadczyć może o tym, że za sprawę uszczelniania prawdziwej przyczyny wzięli się pierwszorzędni fachowcy, bo tak z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia przy zabójstwie prezydenta Kennedy'ego. Tak samo pierwszorzędni fachowcy wzięli się za uszczelnianie. W rezultacie do dzisiaj nie wiadomo właściwie, jak to się stało, mimo że to się działo na oczach tysięcy ludzi, nie tylko tych, którzy byli na miejscu, ale tych, którzy to oglądali za pośrednictwem telewizji, która wtedy w Stanach Zjednoczonych była w powszechnym użyciu. Proszę Państwa, ja nie mam żadnych powodów, żeby tę oficjalną wersję podważać. Zresztą wypowiadałem się wielokrotnie na ten temat i publicznie podczas spotkań i w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Wydaje mi się, że pewne zagadkowe okoliczności trzeba by wyjaśnić jeszcze, ale to być może, że zostaną wyjaśnione, albo i nie zostaną. Natomiast bardzo mi trudno uwierzyć w te najbardziej fantastyczne teorie spiskowe, bo i takie są, więc na razie pozostaje przy wersji oficjalnej. Rzeczywiście był tam zamach, że tam Al-Kaida i tak dalej. No muszę powiedzieć, że jeśli to był zamach i Al-Kaidy, no to zorganizowanie tego zamachu przynosi zaszczyt jego sprawności i jego organizatorów. No nie mówię o tym poziomie moralnym, ale o sprawności to na pewno, bo rzeczywiście został przeprowadzony bardzo sprawnie. Pan Dariusz Niewiadomski. Witam, panie Stanisławie. Moje pytanie dotyczy Stanów Zjednoczonych, a konkretnie, czy to jeszcze są niepodległe, niezależne Stany Zjednoczone, czy już będąca pod żydowskimi wpływami Republika Izraelska? No, wpływy żydowskie w Stanach Zjednoczonych są duże. Jest taka książka dwóch amerykańskich politologów, przetłumaczona na język polski pod tytułem Lobby izraelskie w USA, z której wynika, oni tam opisują, jakie te wpływy są. Rzeczywiście są spore, ale to nie znaczy, że Stany Zjednoczone nie są państwem niepodległym. Nawet jeżeli wpływy żydowskie tam są duże, to owszem, Stany Zjednoczone nadal jeszcze odgrywają bardzo dużą rolę na świecie, nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale w innych częściach świata, nawet tam, gdzie Izrael nie ma żadnych interesów, bo na Bliskim Wschodzie to ma. I tutaj, że tak powiem, spójność polityki Stanów Zjednoczonych z interesami Izraela, no, rzuca się w oczy, ale na przykład już na Dalekim Wschodzie to Izrael niekoniecznie ma tam jakieś interesy, na przykład w Korei Północnej Izrael może nie mieć żadnych interesów, a Stany Zjednoczone mają i to pokazuje, że zakres oddziaływania Stanów Zjednoczonych jest jednak większy niż Izrael, a Żydzi, jak powiadam, mają wpływ, ale to jeszcze nie przekreśla niepodległości i niezależności Stanów Zjednoczonych, tym bardziej, że w Stanach Zjednoczonych wcale nie wszyscy są się tak ochoczo poddają tym wpływom żydowskim. Na przykład Patrick Buchanan, kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych,
Czarnych pół żartem, ale i pół serio mówił, że Waszyngton to jest terytorium okupowane przez Izrael. No, taka opinia świadczy o tym, że nie był entuzjastycznie nastawiony do tego stanu rzeczy i nie był odosobniony wcale w tym stosunku. Także nie jest jeszcze ze Stanami Zjednoczonymi tak źle, chociaż rzeczywiście wpływy żydowskie są tam bardzo duże. Pan Dominik Frąckiewicz. Szanowny panie Stanisławie, czy uważa pan, że nasz nieszczęśliwy kraj ma jakąś realną alternatywę prócz bycia wasalem USA, złotej pani lub Putina? Czy jesteśmy w stanie rządzić się sami i w pokoju? No, to jest trudne pytanie, dlatego że teoretycznie jesteśmy w stanie. No, bardzo wiele krajów jest w takiej sytuacji, że same się rządzą. Nie zawsze się rządzą fortunnie, bo na przykład z całą pewnością Korea Północna rządzi się sama. Ale ja bym nie chciał tam mieszkać. W związku z tym to, że państwo jakieś się samo rządzi, to jeszcze nie świadczy, że rządzi się dobrze. Ale na przykład wydaje mi się, że Szwajcaria też rządzi się sama. No i w Szwajcarii już mógłbym mieszkać w odróżnieniu od Korei Północnej. To pokazuje, że Polska, była taka opinia w XVIII wieku. Filozofowie francuscy, opłacani hojnie przez Katarzynę, lansowali pogląd, który miał być takim pozorem moralnego uzasadnienia dla rozbiorów Polski, że Polacy nie są organicznie, mają organiczną niezdolność do rządzenia państwem. No, już pierwszy rzut oka, taki na historię Europy, pokazuje, że to opinia nieprawdziwa, bo jeszcze 150 lat wcześniej Polacy rządzili państwem, które było mocarstwem europejskim i całkiem dobrze im z tym szło. No, potem trochę tam im gorzej zaczęło iść i doszło do rozbiorów, ale pogląd o organicznej niezdolności nie wytrzymuje krytyki w świetle tego historycznego doświadczenia. W związku z tym, no, teoretycznie taka możliwość istnieje, ale tak jak to mówi poeta, człowiek się skłania raczej ku dobru niż złu, ale warunki nie sprzyjają mu. No i warunki akurat nam w tej chwili nie sprzyjają. W dodatku jeszcze nasi umiłowani przywódcy jeszcze nie potrafią wykorzystać nawet tych sprzyjających warunków, które jeszcze są. Na przykład nie potrafią wykorzystać dla wzmocnienia Polski militarnego i każdego innego faktu przynależności Polski do NATO, bo to wcale z przynależności Polski do NATO nie musi wynikać taki wasalny stosunek, jaki obserwujemy chociażby na podstawie tej korespondencji Żorżety naszej pani, która wycieka tam do mediów. Co nie wyciekło, to jeszcze strach pomyśleć, co nie wyciekło, bo to chyba jeszcze gorsze jakieś są rzeczy. No, ale to jest częściowo, powiem tak, że no, sojusz Polski ze Stanami Zjednoczonymi ma wszelkie znamiona sojuszu egzotycznego i my nie możemy tej egzotyki wyeliminować całkowicie, bo to wynika z obiektywnych proporcji. Natomiast możemy ją zmniejszać przez takie zręczne i elastyczne postępowanie. No, podam przykład dwóch polityków europejskich, którzy właśnie postępują w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi elastycznie. Mam na myśli tureckiego prezydenta Erdoğana i węgierskiego premiera Orbana. Węgry są jeszcze mniejszym państwem od Polski, ale dzięki elastyczności próbują tam osiągać korzyści dla państwowego interesu swojego. Turcja podobnie. No i albo się tego nauczymy, albo rzeczywiście będzie tak, jak tutaj pan sugeruje, że będziemy skazani na wybór folkslisty, między trzema folkslistami. No i wtedy rzeczywiście jesteśmy bliscy takiej sytuacji niestety, także sytuacja jest poważna. Paha Haran pisze tak. Panie Michalkiewicz, biali chrześcijańscy Amerykanie są już mniejszością, jednak przyszłość wygląda jeszcze bardziej kolorowo, a w 2050 już biali jako ogół mają być mniejszością. Mianowicie w Stanach o największej populacji procentowo populacja dzieci białej rasy względem innych w wieku 1 do 18 lat wygląda następująco. Kalifornia 26%, Teksas 32%, Floryda 42%, Nowy Jork 48%, co najciekawsze stolica, czyli Dystrykt Columbia 21%. Czy nie uważa pan, że wojna cywilna, rasowa
jest nieunikniona w Stanach Zjednoczonych, a co najmniej silna destabilizacja państwa, na którą rzucą iskrę obce podmioty, takie jak Federacja Rosyjska. Ja nie sądzę, żeby Stany Zjednoczone z tego powodu były skazane na jakąś drugą wojnę secesyjną, zwłaszcza wojnę cywilną, taką wojnę domową, rasową, dlatego że taka opinia wydaje mi się, że wynika z przekonania, jakie tutaj którego pan nie artykułuje bezpośrednio, że państwo powinno być jednolite pod względem narodowościowym czy rasowym, jakkolwiek byśmy to nazywali. Otóż wcale nie. Polska na przykład, żeby już nie tutaj o Stanach Zjednoczonych nie mówić, Polska na przykład była państwem wielonarodowym w czasach, w okresie swojej mocarstwowości. I nie to ją wcale zgubiło, że była państwem wielonarodowym, tylko coś zupełnie innego. Stany Zjednoczone od samego początku są państwem wielonarodowym, no i wcale to mu nie przeszkadzało do tej pory, żeby urosły do rangi mocarstwa światowego, czy nawet supermocarstwa światowego. Wcale nie jest powiedziane, że Anglosasi muszą kierować wszystkimi państwami na świecie. I też są cwani i też potrafią różne rzeczy robić. No najlepszym dowodem są Chiny. Tam akurat Anglosasi nie kierują tym państwem. No to trzeba powiedzieć, że Chiny się całkiem dobrze rozwijają. Podobnie wspomniana przeze mnie przed chwilą Szwajcaria. No nie jest ona państwem kierowanym przez białych anglosaskich protestantów, tak jak do tej pory było w Stanach Zjednoczonych, ale to całkiem przyzwoite państwo i całkiem dobrze sobie radzi, mimo że nie ma jakichś takich bogactw naturalnych, ale właśnie dzięki temu, że wynalazła sobie sposób na funkcjonowanie, no i przede wszystkim, że nie robi głupstw. Także nie sądzę, żeby ten czynnik akurat determinował taką katastrofę, że przesądzał o nieuchronnej katastrofie w Stanach Zjednoczonych. Tym bardziej, że wcale nie jest tak, że wszyscy ci odmienni rasowo, że tak powiem, ludzie, jakąś mają wpisaną w genach nielojalność wobec Stanów Zjednoczonych, wcale nie mają. Część z nich być może ma, ja tak wszystkich tam nie znam, bo w ogóle moja znajomość Stanów Zjednoczonych jest taka bardzo powierzchowna, ale na podstawie chociażby tego, co wiem, to bardzo wielu takich Amerykanów kolorowych, jak to pan nazywa, jest bardzo lojalnymi wobec Stanów Zjednoczonych obywatelami. Także jeśli coś pchnie Stany Zjednoczone w chaos, to nie to. Groźniejsza jest wojna między zwolennikami demokracji kierowanej i demokracji spontanicznej. I to właśnie mamy teraz, nie na tle jakimś rasowym, chociaż pretekst jest właśnie taki, że budowa muru nam na granicy z Meksykiem, ale ta budowa muru jest tylko pretekstem do wojny, która może się rzeczywiście skończyć ogłoszeniem stanu wyjątkowego, Bóg wie czym jeszcze, także, a to zupełnie inny czynnik o tym przesądza. Pan Paha Haran, nie wiem czy to pan jest, bo to jest chyba pseudonim, czy cechą narodową Żydów jest ciągle nieumyślne tworzenie sobie własnego Holokaustu? Coś w stylu Jarosława Kaczyńskiego, mistrza intrygi, który na końcu zawsze potyka się o własne nogi. Nie wiem, czy jestem za mało spostrzegawczy, czy po prostu tępy, ale delikatnie mówiąc, forsowanie multikulti w państwach przez nich okupowanych wygląda mi jak wyciągnięcie przez kierowcę samochodu zableczki z granatu, z myślą, że wybuchając zabije on tylko pasażerów, a przynajmniej tego jednego najistotniejszego białego. Czasami rzeczywiście można odnieść takie wrażenie, że Żydzi w znacznym stopniu zapracowują na rozmaite takie nieprzyjemności, które ich dotykają. Rzeczywiście, ale ja oceniam to w ten sposób, że to dlatego się dzieje, że pozwalają kierować sobą,
rozmaitym takim wariatom czasami, którzy mają idee no, postrzegane przez inne narody czy inne ludy jako to takie przynajmniej nieprzyjemne dla nich, a czasami groźne. No na przykład takie tam, no to niestety tkwi w Talmudzie taki pogardliwy, żeby to najdelikatniej mówiąc, pogardliwy stosunek do tych, którzy nie są Żydami, czyli do gojów. No gojom nie musi się to podobać, no i oczywiście jak za bardzo to się rzuca w oczy, no to powoduje reakcję. I w tym sensie ma pan rację, że nie sądzę, żeby to było umyślne, bo ja ich Żydów o żaden masochizm nie posądzam. No ale to czasami, że tak powiem, wydarzenia mają własną dynamikę i niezależnie od intencji tego, kto tę sekwencję wydarzeń uruchomił. Pan Sylwester Halimoniuk. Panie Stanisławie, jak długo zajęłoby spłacanie przez Polaków długu publicznego? Zaraz, bo mi się tu przesunęło chwileczkę. No. Jak długo zajęłoby spłacanie przez Polaków długu publicznego, gdyby nie rządziły złodzieje w garniturach? Czy nasze pokolenie by to spłaciło? To zależy od tego, jak my nie sądzę, żeby na przykład, żebym ja zdążył już dożyć tego spłacenia długu publicznego, nawet gdyby gospodarka nabrała ogromnej dynamiki, gdyby nie była rządzona przez złodziei w garniturze, jak to pan nazywa, tylko przez jakiś normalny rząd. Jaki rząd uważam za normalny? No, powołam się na opinię człowieka zupełnie z Polską niezwiązanego, mianowicie na opinię takiego francuskiego literata Anatole France'a. Otóż on bardzo sobie chwalił rządy francuskie w drugiej połowie XIX wieku, pod koniec właściwie XIX wieku. Warto przypomnieć, że ta epoka przeszła do historii jako belle époque, jako piękna epoka, czyli musiała mieć jakieś ogromne zalety, skoro tak ją nazwano, żeby ją odróżnić od innych. No i jak Anatole France charakteryzuje rządy w ówczesnej Francji? Najbardziej mu się podoba, że rządzą niedużo. To znaczy nie wtrącają się w rozmaite sprawy. Niestety w naszym przypadku mamy do czynienia z tendencją odwrotną. No i oczywiście w tej sytuacji perspektywa spłacenia długu publicznego oddala się w mglistość. Natomiast pytanie jest inne, czy skutek tego powiększania długu publicznego, narastania może tak długu publicznego z roku na rok, będziemy kiedyś w stanie go obsługiwać, bo to właśnie w dzisiejszej nowomowie oznacza stan bankructwa państwa. Proszę Państwa, pan Edward Radomski w ramach Q&A. Mam do pana Stanisława Michalkiewicza pytanie. Cytat z przemówienia Jarosława Kaczyńskiego na uroczystościach 70. urodzin Antoniego Macierewicza. Ktoś zapyta wobec tego, w tej chwili nie jest ministrem, nie mogę w tej chwili o tym mówić. No ja pamiętam to przemówienie Jarosława Kaczyńskiego, który najpierw Antoniego Macierewicza wychwalał, bardzo taką pochlebną recenzję mu tam wystawił, no a potem jak gdyby uprzedzając te zaskoczone pytania, no to w takim razie jak taki dobry, to jak tak dobrze, to dlaczego tak źle, dlaczego Antoni Macierewicz nie jest ministrem? No i ta deklaracja, że nie mogę w tej chwili o tym mówić, co może oznaczać, że ktoś Jarosławowi Kaczyńskiemu zabronił o tym mówić, to no i warto by było się tutaj, kto mógłby coś takiego zabronić. No i według mojej ulubionej teorii spiskowej Prawo i Sprawiedliwość jest polityczną ekspozyturą stronnictwa amerykańsko-żydowskiego, więc albo jedni, albo drudzy, albo jedni i drudzy mu zabronili. Albo też Jarosław Kaczyński, nawet mu formalnie nikt nie zabronił, ale on sam wie, jak gdyby, że gdyby tu puścił farbę, to zaraz by mu przypomniano, skąd mu wyrastają nogi, a to jest bardzo bolesne przypomnienie. W związku z tym lepiej
instynkt samozachowawczy mu podpowiedział, żeby lepiej o tym nie mówić. Jakie to były przyczyny, czy to była ta pierwsza, czy ta druga, no ja tego nie wiem, natomiast rzeczywiście warto by sobie to było rozebrać z uwagą, bo to jest też ilustracja tego, co naprawdę może nasz umiłowany przywódca, a czego nie może, jak on nawet nie może powiedzieć, dlaczego odwołał Antoniego Macierewicza, czy zgodził się na odwołanie Antoniego Macierewicza z funkcji ministra obrony, no to znaczy, że tak dużo nie może, wbrew temu, co mu się przypisuje, że jest człowiekiem wszechmogącym. Pani Urszula Bochenek, czy kapitał ma narodowość i dlaczego żydowską? No to tak nieprawda. Nieprawda, no kapitał ma na przykład narodowość chińską, ma narodowość arabską, ma różne narodowości i niekoniecznie żydowską, żydowską też ma, więc nie powinniśmy ulegać jakimś takim stereotypom. To, że Żydzi na przykład u nas no, coraz bardziej sobie poczynają, to jeszcze nie dowód, że tak jest na całym świecie. Świat jest trochę większy od małego żydowskiego miasteczka na niemieckim pograniczu i dobrze było o tym pamiętać. Marek Grzelak. We Francji popularna jest bajka Asterix opowiadająca przygody dzielnych Galów, którzy po napiciu się magicznego napoju przygotowanego przez druida Panoramiksa otrzymują niespożyte ilości siły. Jeden z Galów nie musi go spożywać, gdyż za młodu wpadł do kociołka pełnego napoju i wypił go tyle, że ma ogromną siłę przez całe życie. W pana biografii jest epizod, kiedy trafił pan do celi sam na sam z Januszem Korwin-Mikke, który już wtedy miał bardzo klarowne poglądy i wiedzę. Czy można słusznie powiedzieć, że był to pana kocioł Panoramiksa, do którego pan wpadł i raz i na całe życie ukształtowała pana poglądy, a dzięki temu ma pan dość energii i zapału, by głosić je rok w rok w dziesiątkach mniejszych i większych miejscowości? No to wie pan, akurat niezupełnie tak było. Ja nie trafiłem do celi sam na sam z Januszem Korwin-Mikke, bo nie wiem, co to za tutaj by sugerowało w dzisiejszych czasach. Zwłaszcza nie siedziałem w tej samej celi z Januszem Korwin-Mikke. Opowiadałem tylko, i to jest zgodne z prawdą, że pierwszą osobą, którą zobaczyłem, jak mnie bezpieczniak przywiózł do Białołęki, to był Janusz Korwin-Mikke, który w kalesonach grał na spacerniaku w siatkówkę. Janusz Korwin-Mikke bardzo mi pomógł w ukształtowaniu moich poglądów takich wolnorynkowych i wiele mu zawdzięczam. Wie pan, ale energię czerpię również z własnych takich zasobów energetycznych. No już coraz mniej wigoru mam, bo wiek jednak robi swoje, ale na razie dzięki Bogu wystarcza mi go jeszcze na tyle, żeby w mniejszych i większych miejscowościach odbywać publiczne spotkania. Proszę Państwa, na razie na tym kończymy. Do reszty pytań, które napłynęło bardzo dużo, wrócimy następnym, najbliższym razem.